zaproszonemu na środek do nas tutaj następujące osoby. Sylwię Chronowską, Karola Kucharskiego, Oktawię Remiszewską, Maćka Brzozę, Aleksandrę Fryzowicz, Damiana Idek, Emilię Wiatr i Julię Żabską. Gimnazjum nr 2, klasy 3. Pan dyrektor gotowy, pan burmistrz również, tak. No to spróbujmy opowiedzieć w takim razie ten piękny kolejny obrazek. Gimnazjum nr 2, oklaski. Stypendia naukowe. Dziękuję wam bardzo. Odczytania imion i nazwisk najlepszych sportowców. I rozstrzał różnych dyscyplin sportowych jest w tym roku, w tym sezonie niesamowity. Słuchajcie. Najpierw poprosimy sportowców, najlepszych sportowców z gimnazjum nr 1. I są nimi Dariusz Zieleń z klasy 3. Pierwsze miejsce w zawodach kuratowych w biegu na dystansie 2 km. I Ewelinkę Greniuk z klasy 3. Pierwsze miejsce w zawodach kuratowych w pchnięciu kulą. Pan dyrektor Kurowski. Panie burmistrzu również, rzeczywiście. Panie burmistrzu, trzeba wstawać i siadać, i wręczać, i ściskać, rzeczywiście. Taka rola szefa. Ewelinka Greniuk, pierwsze miejsce w zawodach powiatowych pchnięciu kulą. Przypomnę, i Darek Zieleń, gimnazjum nr 1. Bieg na dystansie 2 km. Tych dyscyplin sportowych jest cała masa, a w tych dwóch oni byli najlepsi. I bardzo wam dziękujemy i gratulujemy. A jeżeli chodzi o uczniów gimnazjum nr 2, też, no, posłuchajcie. Bardzo proszę tutaj na środek. Oliwiera Zaworskiego z klasy 2. Pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w biegu na dystansie 100 metrów. Radka Kurzeje z klasy 2. Drugie miejsce w okręgowych już, czyli wychodzimy z powiatu, w zawodach w pływaniu na dystansie 100 metrów. Wojtka Piekarczyka z klasy 2. Pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w skoku wzwyż. Aleksandra Mikołajczyk. Trzecie miejsce w wojewódzkich zawodach w narciarstwie biegowym na 3 km. Weronika Mikołajczyk z klasy 3. Czwarte miejsce w krajowych zawodach w narciarstwie biegowym na 3 km. I Kacper Wolak, pierwsze miejsce w okręgowych zawodach w pływaniu na dystansie 50 metrów. Nie wszyscy są, ale są osoby, które odbierają rodzice nagrody za swoje dzieci. Oribel Zwolski, Radek Kurzeja, Wojtek Piekarczyk, Ola Mikołajczyk, Weronika Mikołajczyk i Kasper Wolak. Gimnazjaliści z gimnazjum nr 2. Bieganie, pływanie, skok wzwyż, narciarstwo. Tradycyjnie już bardzo serdecznie dziękuję, panie burmistrzu.
że wśród szkół, dla których Urząd Miasta czy Gmina Miejska jest organem prowadzącym, również na tę uroczystość tradycyjnie już są zapraszani uczniowie naszej szkoły. Oczywiście stypendia przyznaje już nasz organ prowadzący, Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej. Niemniej myślę, że jest miło naszym uczniom, kiedy uczestniczą w tej uroczystości razem ze swoimi rówieśnikami. Powiem w ten sposób, że dzisiaj jest nas niewielka grupa uczestniczących w tej uroczystości. Pozwólcie Państwo, że odczytam osoby, które otrzymały stypendium, ale są już absolwentami, tak jak tutaj wcześniej była mowa. I ci uczniowie, no niestety nie są, są w szkołach ponadgimnazjalnych, poza Kamienną Górą. W związku z powyższym nie było to dla nich łatwe po prostu przybyć na dzisiejszą uroczystość. Wśród absolwentów, tych, którzy otrzymali stypendium, są Król Aleksander, Nikola Szcząchur, Antonina Trzaskoma, Sara Majewska, Zbojna Nikola i Amelia Szymiako. Natomiast dzisiaj ze mną są uczniowie klasy, uczennice w sumie klasy drugiej i poproszę tu Magdę Gniadek i Emilię Nowak. I dwa słowa może o Magdzie. W szkole nazywana jest po prostu Madzia, uczennica wszechstronnie utalentowana. Lubi poznawać otaczający ją świat, nie tylko pod mikroskopem, bądź interpretując dzieła literackie, ale również sportowo. Szczególnie kocha przedmioty przyrodnicze i matematykę. Średnia, którą uzyskała w ubiegłym roku szkolnym, wynosi 5,4, w tym najwyższą z chemii, 5,6. Swą wiedzę i umiejętności prezentowała sukcesami w 16. Wrocławskim Maratonie Matematycznym, w Obozie Naukowym Pomosty Wrocławia, w Olimpiadzie Geograficznej, a także zdobywając pierwsze miejsce w powiatowych biegach przełajowych, pierwsze miejsce w powiecie w pływaniu, drugie miejsce w drużynowym pływaniu w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej oraz szóste miejsce w finale dolnośląskim. Jest inicjatorką i uczestniczką wielu działań charytatywnych, między innymi na rzecz Szlachetnej Paczki i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Magda jest uśmiechniętą, jak Państwo zdążyliście zauważyć, tryskającą energią nastolatką, nawet w trudnych sytuacjach potrafi odnaleźć pozytywne strony. Gratuluję, Magda. I drugą osobą wyróżnioną stypendium z klas ubiegorocznych drugich, obecnie trzecich, jest Emilia Nowak. Emilka jest osobą, której nie da się nie zauważyć, choć czasem stara ukryć się w tłumie. Wyróżnia się pracowitością i zdrową ambicją w realizacji zamierzonych celów. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce i w sporcie. Na koniec klasy drugiej uzyskała średnią 5,64, w tym z 10 przedmiotów egzaminacyjnych średnia wyniosła 5,5. Najwyższe wyniki uzyskała z geografii, biologii i języka angielskiego. Podobnie jak Magda, z sukcesami reprezentowała nasze gimnazjum, dzieląc się wiedzą z innymi uczestnikami obozu naukowego we Wrocławiu. Zdobyła indywidualnie pierwsze miejsce w powiatowych zawodach pływackich, a razem z drużyną pływacką gimnazjum drugie miejsce w mistrzostwach strefy jeleniogórskiej oraz szóste miejsce w finale dolnośląskim. Koleżanki i koledzy przyznali jej tytuł najsympatyczniejsza i najbardziej życzliwa. Pełni funkcję przewodniczącej klasy. Gratulacje. Dziękuję serdecznie, gratuluję uczennicom, ale gratuluję także ich rodzicom oraz wszystkim dzisiaj
wyróżnionym w różnych dziedzinach wiedzy i naukowej, i sportowej, i działalności społecznej oraz im rodzicom. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. To jest taki moment, w którym osoba, która chciałaby jeszcze zabrać głos, może to uczynić. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to obiecany prezent artystyczny z dedykacją dla artystów, dla wszystkich stypendystów. I bardzo proszę naszych artystów na scenę. Sami są na korytarzu, bo czekali. Panie burmistrzu, tak patrząc na tą młodzież, to mamy tą młodzież zdolną? Tak, mamy młodzież w Kamiennej Górze, bardzo zdolną. To już któraś edycja tych stypendiów i zawsze duża grupa młodzieży jest reprezentowana, a kryteria są dosyć wyśrubowane, więc to nie jest tak, że chcemy jak najwięcej, tylko po prostu tyle młodzieży zasługuje na to, aby przyznać im to stypendium burmistrza, tą nagrodę. I cieszymy się, że ona została przyznana tak licznej grupie osób. Jedyne, no martwimy się, że jest to już przedostatnia edycja. Z chwilą, kiedy gimnazja zakończą działalność, ten fundusz skończy też swoje istnienie, ale póki jeszcze możemy, to my jeszcze przynajmniej jedna edycja po Nowym Roku będzie i będziemy mogli znowu gratulować tym wspaniałym młodzieńcom, tym wspaniałym dziewczynom, ale też i rodzicom, którzy stwarzają te warunki, no i kadrze pedagogicznej, że jakby widzi tą młodzież utalentowaną, nie przeszkadza w rozwoju, a jeśli może, to pomaga. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo udane uroczystości, udany fundusz, który, nie ukrywam, tu w Radzie w swoim czasie stworzyliśmy.